serdecznie. Ja nazywam się Dominik Surdel i jako jeden z organizatorów debaty będę miał zaszczyt prowadzić tę debatę jako marszałek. W pełnieniu moich obowiązków pomoże mi pani Ewa Jeszkiewicz jako pani sekretarz. A w dzisiejszych rozgrywkach wezmą udział dwa gimnazja. Gimnazjum z Brzostku po stronie propozycji, jak i gimnazjum z Pilsna po stronie opozycji. Ja tylko przypomnę państwu pokrótce, że organizatorem debaty jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Natomiast swym patronatem debatę objęła gmina Brzostek, gmina Pilsno i Starostwo Powiatowe w Dębicy. A swym patronatem medialnym debatę objęło TV Brzostek, Obserwator Lokalny i Radio Top Trendy. Chciałbym również powiedzieć, iż naszymi sponsorami są Delikatesy Centrum pani Małgorzata Drost, pan Jan Synowiecki, firma Ekif, Limba Meble, pan Marcin Sas, firma Emar, pan Jerzy Przebięda i pan Tadeusz Nowak, firma Infotex Pilsna, firma Marbet Maria Grzeszakowska i firma Elstop, pan Paweł Wojnar. Drodzy państwo, chciałbym przedstawić również skład Loży Mędrców. Chciałem przedstawić pana Krzysztofa Krawca, wiceburmistrza Pilsna. Chciałem przedstawić pana Wojciecha Stańczewskiego, burmistrza miasta Brzostek. Chciałem przedstawić pana Andrzeja Króla, aktora i marszałka Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Chciałem przedstawić pana Patryka Żaję, trenera Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Chciałem przedstawić również pana Bartłomieja Żaję, koordynatora projektu. Natomiast ekspertem w dzisiejszej debacie jest pani Martyna Pietruszewska, zwycięzczyni Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Drodzy państwo, chciałem teraz przedstawić poszczególnych mówców. Ze strony propozycji z gimnazjum z Brzostku, jako mówca pierwszy, pani Aleksandra Zięba. Jako mówca drugi, pani Aleksandra Boczar. Jako mówca trzeci, pan Dominik Sobczyk. Jako mówca czwarty, pan Radosław Machaj. Jako mówczyni piąta, pani Gabriela Gonek. Natomiast ze strony gimnazjum z Pilsna, po stronie opozycji, jako mówca pierwszy, pani Klaudia Groszewska. Jako mówca drugi, pan Norbert Szewczyk. Jako mówczyni trzecia, pani Kinga Kudroń. Jako mówca czwarty, pan Mirosław Jarosz. I jako mówczyni piąta, pani Emilia Nawracaj. Drodzy państwo, tezą finałowej debaty jest lepiej być niż mieć. Wysłuchajmy, co nam mam do powiedzenia na ten temat pani Aleksandra Zięba ze strony propozycji. Szanowny panie marszałku, droga pani sekretarz, szanowna lożo mędrców, oponenci, droga publiczności. Życie przepełnione jest pytaniami, na które przychodzi nam prędzej czy później odpowiedzieć. W pewnym momencie zmusza nas ono do podejmowania decyzji, które rzucają cień na jego dalszy ciąg. Jednym z takich przykładów jest dzisiejsza teza – lepiej być niż mieć. Temat wielu rozważań oraz niezliczonych dyskusji. Słowo być ze słownika PWN oznacza żyć z innymi ludźmi, dla nich i tym podobne. Nasza drużyna interpretuje je nie tylko w ten sposób,
ale także jako określenia, cechy, które nas charakteryzują. Miedź według nas w większości odnosi się do rzeczy materialnych. Posiadać coś, mieć we władaniu, posiadać coś na własność. Lepiej interpretujemy jako korzystniej. Życie mija w zawrotnie szybkim tempie. To mimo to zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad tezą dzisiejszej debaty. Drodzy Państwo, ta cienka granica, która jest między być a mieć, w rzeczywistości ma bardzo duże znaczenie. Doskonale obrazuje to animacja, którą chcemy Państwu zaprezentować. Na obu szalkach znajduje się taka sama liczba piór, które się równoważą, ale tylko to jedno pióro powoduje olbrzymią różnicę. Jedno pióro, tak lekkie, a zarazem tak znaczące. Te pióra symbolizują argumentację obu grup, a to jedno pióro będzie świadczyło o przewadze. Stoimy na stanowisku, że być i mieć wzajemnie się nie wykluczają, ale to być jest ważniejsze, lepsze. Życie jest przecież krótkie, kruche i marnotrawstwem byłoby skupić się tylko na sprawach przyziemnych, materialnych. Człowiek pędzi, chce więcej i więcej. I co? Jedna chwila i koniec. Sensem życia nie jest zebranie jak największej ilości pieniędzy. Powinniśmy dążyć do życia w pamięci ludzi, bo człowiek żyje, dopóki żyje, pamięć o nim. On nas samych, na pytanie odpowiem po zakończeniu mowy. Od nas samych zależy, jaka to będzie pamięć. Ulotna i krótkotrwała, która runie w jednej sekundzie, czy też taka, która pokona czas i gościć będzie w ludzkich sercach i umysłach na wieki. Mieć kończy się w momencie, gdy być umiera. Natomiast być, dobrze przebyte, może trwać nieskończenie długo w pamięci kolejnych pokoleń ludzkości. Kolejni mówcy z mojej drużyny przedstawią wiele argumentów potwierdzających, że lepiej jest być. Dziękuję. Ma ktoś jakieś pytania? Proszę. Idąc z Pani tokiem myślenia, być i mieć tak bardzo się różnią. Czy w takim razie stwierdzenie być utalentowanym i mieć talent również się tak bardzo różnią? Nie różnią się tak bardzo, ale to być jest lepsze. Ma ktoś jakieś pytania? Proszę. Dlaczego akurat w tym przypadku być jest lepsze? Może Pan powtórzyć, bo ten posłanie nie... Dlaczego akurat w tym przypadku być jest lepsze? Ale wcześniejsze. Czy skoro być i mieć tak bardzo się różnią, to czy stwierdzenie mieć talent i być utalentowanym też się tak bardzo różnią? Ale my nie wykluczamy mieć, ale dla nas jest być ważniejsze. My w ogóle nie wykluczamy mieć. Dziękuję. Dziękuję również. Brawo dla Pani Aleksandry. Zapraszam Panią Klaudię Proszowską. Brawo dla niej. Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Noża Mędrców, droga Pani Sekretarz, propozycja publiczności. Mieć. To czasownik w formie bezosobowej, ale jak i podaje słownik języka polskiego, oznacza być właścicielem, dysponować czymś, być wyposażonym w coś. Niewątpliwie lepiej jest mieć. Nie wystarczy tylko być. A mieć można ciało, bez którego w ogóle byśmy nie istnieli, ale też rzeczy niematerialne, na przykład talent, pasję, zdrowie. Żeby móc godnie być, trzeba najpierw mieć. Kto z Państwa nie chciałby mieć dóbr materialnych, a zalicza się do nich przecież dom, pracę, jedzenie? Praca. W życiu człowieka odgrywa ogromną rolę. Przede wszystkim poprzez pracę człowiek uzyskuje dochody, które są źródłem utrzymania. Każdy człowiek ma poczucie własnej wartości i odnoszenia sukcesu w swoim działaniu. Przykładami takich ludzi są na przykład Alfred Nobel, Krzysztof Kolumb czy nasz rodak Mikołaj Kopernik. Dom.
Każdy z nas marzy o takim azylu, gdzie można czuć się swobodnie i być sobą. Mówi o tym Natalia Kukulska w swojej piosence Tu mogę być sobą. Wspaniale, jeśli w tym domu mamy co jeść. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego prawie 1 000 000 dzieci w Polsce żyje w warunkach poniżej granicy ubóstwa. 2 lutego 2017 roku UNICEF alarmował, że 7,5 miliona dzieci z 48 krajów świata stoi w obliczu ciężkiego niedożywienia. Czy tych ludzi, te dzieci, zadowala fakt samego istnienia, to, że są? Otóż nie wystarczy być. Do pełnego bycia niezbędne jest posiadanie. Jak już wcześniej wspominałam, mieć można również wartości niematerialne. Pasja i talent. Połączone często dają niewyobrażalną satysfakcję i spektakularne efekty. Dlatego powstaje wiele programów typu Mam talent, by ludzie mogli pokazać to, co mają. Według filozofa Ericha Fromma życie nastawione wyłącznie na posiadanie ogranicza pełny rozwój jednostki. Ale czy możemy się rozwijać bez pomocy sfery materialnej? Każda dziedzina życia potrzebna do rozwoju jednostki potrzebuje nakładów finansowych. I możemy mówić tutaj o wszystkim, na przykład o szkolnictwie czy ochronie zdrowia. Żeby zapewnić sobie to wszystko, musimy coś posiadać. Drodzy Państwo, każdy z nas chce to wszystko mieć. Samo bycie nikogo nie satysfakcjonuje. Dziękuję. Są jakieś pytania? Proszę. Przedstawiając przykład wygłodzonych dzieci, odnosi się Pani do pewnej grupy, małej grupy, a co z resztą świata? Ich może satysfakcjonować być. Tyle, że to nie jest mała grupa. To jest praktycznie głodnych dzieci w Afryce, to jest praktycznie cały kontynent. I praktycznie głodnych możemy znaleźć wszędzie. I to może się odnosić do jednej grupy, tych biednych właśnie, ale ich jest bardzo dużo. Proszę. Chciałam zaznaczyć, że na świecie jest nas około 7 miliardów. A to jest tylko jeden kontynent. No tak. Ale proszę Pani, każdy człowiek jest sobie równy i nie możemy robić statystykami, że tutaj są ludzie głodni, oni tak jakby nie mają takiego porównania, że lepiej być niż mieć, bo oni nic nie mają. I nie możemy mówić, że na świecie jest 7 miliardów ludzi, bo ci ludzie istnieją. I nie możemy ich wykluczyć. Dziękuję. Dziękuję również. Zapraszam teraz panią Aleksandrę Boczar. I brawo dla niej, dla oddusz. Droga pani sekretarz, szanowna loża mędrców, oponenci, droga publiczności. Moja koleżanka z grupy wyjaśniła już państwu znaczenie dzisiejszej tezy. Moim zadaniem będzie utwierdzić państwa przekonaniu, że to być jest lepsze niż mieć. Zapamiętujemy ludzi za to, jacy byli, a nie za to, ile posiadali. Świetnym przykładem na udowodnienie tego stwierdzenia jest porównanie osoby Ireny Senderowej i Jana Kulczyka. Jan Kulczyk, polski przedsiębiorca, który w 2012 roku został uznany przez magazyn Forbes za najbogatszego Polaka. Z drugiej strony postać Ireny Senderowej, czyli polskiej działaczki społecznej, która podczas II wojny światowej uratowała około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Odznaczona Orderem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Kobieta, która w stosunku do drugiego człowieka była ciepła, pomocna, bezinteresowna, która w swoim życiu skupiła się na tym, by być dla innych. Śmiem stwierdzić, że jeżeli ktokolwiek z Państwa usłyszałby o tych postaciach, to bardziej w pamięć zapadłaby Państwu osoba pani Ireny, która żyła po to, by być dla innych i po to, by ratować to być, niż postać Jana Kulczyka, o którym
Ale przecież to, co mamy, kształtuje to, jakim jesteśmy. Nie zgadzam się do końca z panią, ponieważ pani Irena podczas właśnie II wojny światowej miała bardzo niewiele, a była bardzo ciepłą, bardzo pomocną kobietą, ratowała życie drugiego człowieka, pomimo tego, że nie miała. Dziękuję. We współczesnym świecie coraz częściej zatracamy swoje własne ja. Dziękuję, na razie nie odpowiem na pytanie. Gubimy nasze marzenia, nasze wizje, nasze ideały. Własne marzenia zamieniamy na marzenia, które zostały nam podane przez innych. Chciałabym w tym miejscu zacytować słowa Erika Fromma, które brzmią: nowoczesny człowiek żyje w iluzji, że wie, czego pragnie, gdy tak naprawdę pragnie dokładnie tego, czego się od niego wymaga. Nieświadomie stajemy się osobami, na jakie wykreowało nas społeczeństwo. A czy nie lepiej być sobą, niż mieć narzucone cele, priorytety czy zachowanie w danej sytuacji? Być innym i wyróżniać się od reszty otaczających nas ludzi? Według mojej drużyny bycie sobą jest po prostu lepsze. Lepiej jest być kimś i nie mieć nic, niż być nikim i dużo posiadać. Treść, którą pragnę Państwu przekazać, wspaniale obrazuje historia Sylwestra Stallone. Mężczyzny, który w pewnym momencie swojego życia nic nie posiadał. Nie miał pieniędzy na mieszkanie, na żywność czy na inne podstawowe potrzeby. W tym czasie Sylwester napisał scenariusz do jakże słynnego filmu pod tytułem Rocky. Osiągnął taki sukces i zyskał ogromną sławę tylko dlatego, że był. Był wytrwały, zdeterminowany, przez cały czas był przekonany o swojej wartości. Był nieugięty w tym, co robił. Nie jest to tylko jeden przypadek osoby, która pomimo tego, że nic nie miała, bardzo dużo osiągnęła. Oto niektóre z nich. Walt Disney, Henry Ford, Coco Chanel, Albert Einstein, Steve Jobs, Michael Jordan. Muza trzeci z mojej drużyny poda kolejne argumenty, które mam nadzieję jeszcze bardziej utwierdzą Państwa w przekonaniu, że lepiej być niż mieć. Dziękuję również. Pani Aleksandro, pojawiło się pytanie, ale rozumiem, że nie chciała Pani na nie odpowiedzieć. Nie. Rozumiem, okej. W takim razie zapraszam Pana Norberta Szewczyka. Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Pani Sekretarz, Szanowna Marzomęców, Droga propozycja oraz drodzy Państwo zebrani na widowni. Nie chodzi o to, żeby marzyć o tym, co chciałbyś mieć. Chodzi o to, co zrobisz z tym, co już masz. Powiedział Maxi Boges, najniższy koszykarz w historii NBA. Mierzył zaledwie 158 cm. Któż z Państwa nie chciałby godnie funkcjonować? Mieć godny standard życia? Praca. Wysoko usytuowana w hierarchii wartości człowieka. To dzięki niej zarabiamy. I często określa status danej osoby. Tutaj dobrym przykładem warto wspomnieć o postaci, jaką był Stanisław Wokulski z lalki Bolesława Prusa. Główny bohater, zaczynając od skromnego subiekta w kawiarni, wspinał się po szczeblach kariery, aż stał się poważnym handlowcem i mógł realizować takie hasła, jak praca u podstaw. Dom. Któż nie chciałby go mieć? Przykładem są tu setki, tysiące nieszczęśliwych osób z powodu warunków mieszkaniowych. Seriale takie jak amerykański Dom nie do poznania oraz polska wersja Nasz nowy dom pokazują, że aby żyć na godnym poziomie, trzeba najpierw mieć. W tym przypadku gdzie? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pokazało badania ogólnopolskiego, badania liczby osób bezdomnych z 2015 roku, z czego wynikło, że osób bezdomnych jest 36 tysięcy, co w porównaniu z rokiem 2013 wykazuje, że liczba ta wzrosła o 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy. Warto dodać, że codziennie na świecie głoduje ponad miliard osób, a w samej Syrii osób z zewnątrz potrzebuje aż 13 tysięcy przecinek
13,7 miliona ludzi, czyli 3/4 tego, 3/4 z tych, którzy pozostali w ojczyźnie, a 9 milionów nie ma co jeść. Tym ludziom nie wystarczy być. Oni po pierwsze muszą mieć, żeby w ogóle jakkolwiek być. Samochód. Rzecz materialna, ale jakże przydatna. No cóż, boso też można chodzić. Ale podejrzewam, że pan Cyrowski też potrzebuje środków lokomocji. Ronald Robertson, socjolog amerykański, definiuje globalizację jako zbiór procesów, które czynią świat społeczny jednym. Na przykład państwa Unii Europejskiej dążą do zrównoważonych wzrostów gospodarczego, podniesienia standardu życia obywateli, zapewnienia spójności ekonomicznej i społecznej. Bo w końcu można mieć tak lub tak. Co wybierzemy? Dziękuję. Są jakieś pytania? Tak, proszę. Powiedział pan w swoim mowie, że seriale Nasz Nowy Dom pomagają i pokazują, że lepiej jest mieć dostatek i tego typu inne materialne rzeczy. Jednak ja uważam, że to właśnie w tego typu serialach jest pokazane, iż ponieważ ta rodzina się kocha, ten cały materializm, ten dom, który oni otrzymają, jest już Proszę pana, często urzędy grożą rodzicom, że odbiera dzieci, ponieważ są niewystarczające warunki do życia i wychowywania tych dzieci. Rodziny płaczą ze szczęścia, jak otrzymują nowy dom. Niektórzy mieszkają bez toalet, bez łazienek. Tak, proszę. Jestem w stanie panu zagwarantować, że o wiele więcej dzieci płacze, u których rodzice się nie opiekują, niż rodzice, którym odbierają dzieci. Wie pan, skoro mi to pan gwarantuje, no to uwierzę panu na słowo. Proszę. Ja chciałam się ustosunkować do pana słów. Skoro, jak pan powiedział, główny bohater z lalki wspinał się po szczeblach kariery, ponieważ nie zwątpił w to, że jest kimś. Na tej podstawie śmiem stwierdzić, że lepiej jest być. Tak, tylko że on dążył do tego, żeby mieć więcej. Tak, proszę. Poprzez to, że był. Ale dążył do tego, żeby mieć. Dziękuję, panie Andrzeju. Panie Dominiku, zapraszam do mównicy. Szanowny panie marszałku, droga pani sekretarz, szanowna Loża Mędrców, oponenci, droga publiczności. Lepiej być niż mieć. Gdy pierwszy raz usłyszałem tę tezę, nie byłem przekonany do końca do jej słuszności. Lecz przygotowania do tej debaty zmieniły moje zdanie. Być i mieć są ze sobą nierozerwalnie złączone, lecz to właśnie być jest lepsze, do czego spróbuję państwa przekonać, podając kolejne argumenty. Lepiej być szczęśliwym, niż mieć szczęście. W pierwszej chwili może się wydawać, że to jest to samo, że między tymi zagadnieniami nie ma różnicy. Lecz jest to błąd, ponieważ uważam, że gdy ktoś ma szczęście, to chodzi o chwilowy, jednorazowy traf, który przydarzył nam się w danej chwili. Przykładowo, osoba, która spadła ze schodów i poobijała się, ma szczęście, że nie złamała sobie ręki czy nogi. A być szczęśliwym polega na cieszeniu się z życia, byciu z niego zadowolonym. Osoba szczęśliwa nie liczy, ile ma pieniędzy, bo nie jest to dla niej ważne. Bycie szczęśliwym nie jest uwarunkowane tym, co się ma, bo przecież pieniądze nie mogą dać takiego szczęścia, nie mogą dać prawdziwego szczęścia. Dobrze jest mieć szczęście, ale lepiej jest być szczęśliwym. Zanim rozwinę kolejny argument, chciałbym, aby państwo coś obejrzeli. Jestem najbogatszym człowiekiem na świecie. Mam najpiękniejszy widok na świecie. Otaczają mnie najpiękniejsze kobiety. Nie muszę martwić się o pieniądze. Lepiej jest być bogatym, niż mieć pieniądze.
Ten człowiek jest bogaty, chociaż nie chodzi tu o bogactwo materialne. Jego prawdziwym skarbem jest rodzina. To, że może być blisko nich, na nich patrzeć. Wydaje mi się, że zdecydowana większość z nas tutaj obecnych wolałaby być bogatym, tak jak ten mężczyzna, niż mieć pieniądze. Bo przecież pieniądze nie mogą dać takiego szczęścia jak rodzina. Nie mogą nam zastąpić człowieka. Można być także bogatym w coś innego. W miłość, doświadczenie, uczucia. Świat bez miłości nie mógłby istnieć ani jednego dnia, jak powiedział Erik Fromm. A świat bez ludzi doświadczonych, mądrych, nie mógłby się rozwijać. Nie byłoby postępu cywilizacyjnego, wynalazków, a nasze życie byłoby mniej komfortowe. Fakt, że byłem, powoduje, że mam. Fakt, że byłem nad morzem, powoduje, że mam wspomnienia, pamiątki. Wyższość być nad mieć jest tu bardzo dobrze zauważalna. Gdyby nie to, że byłem, że jestem, nie miałbym. Moja obecność tutaj spowoduje, że będę miał wiedzę i doświadczenie w debatowaniu. Nie mógłbym tego mieć, gdyby nie to, że tutaj stoję i mówię do Państwa. Być generuje mieć, napędza je i sprawia, że jest w ogóle potrzebne. Jak powiedział Jan Paweł II, mieć jest o tyle istotne, o ile wzbogaca być. Pamiętajmy o tym, aby bardziej być niż mieć i skupiać się na byciu, a nie gromadzeniu bogactw materialnych. Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia. Zatrzymajmy się i zastanówmy nad tymi słowami Erika Fromma, którymi chciałbym podsumować moją mowę. Dziękuję. Bardzo proszę, pytanie. Dał pan na przykład taką reklamę, gdzie człowiek powiedział, że jest bogaty w rodzinę. On ma tą rodzinę, czyli musiał posiadać tą rodzinę, żeby być szczęśliwym. Ale proszę zauważyć, że samo posiadanie rodziny nie sprawia, że ten człowiek jest szczęśliwy. W tej rodzinie musi być miłość, wsparcie, wzajemna harmonia w tej rodzinie. Dziękuję. Dziękuję również. Zapraszam panią Kingę Kudroń. Szanowny panie marszałku, szanowna różo mędrców, propozycjo, droga publiczności. Niewątpliwie póki nie są zaspokojone potrzeby bytowe, czyli mieć, trudno w ogóle pomyśleć o jakimkolwiek być. Mieć oznacza możliwość podzielenia się z innymi. Możemy podzielić się tym, co mamy. Raport UNICEF-u z 19 sierpnia 2016 roku oznajmia, że w 2015 roku udzielił on pomoc humanitarną osobom poszkodowanym na skutek 310 sytuacjach kryzysowych, aż w 102 krajach świata. To najwyższy wynik od 10 lat. Tak poinformował UNICEF w Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej. WOŚP do tej pory zebrała ponad 720 milionów złotych, a w tym roku 105,5 miliona. Orkiestra zebrała i przekazała te pieniądze na rozwój polskiej medycyny. Drodzy Państwo, my cały czas mówimy, że jednak, żeby komuś pomóc, musimy mieć dobra materialne. Dobrze jest mieć rodzinę i przyjaciół, bo żeby z nimi być, trzeba ich najpierw mieć. Rodzina jest fundamentem całości życia społecznego i podobnie jak przyjaźń, podstawą każdej miłości. Wywiera ona pozytywny wpływ na relacje między ludźmi. Natomiast samotność wpływa niekorzystnie na zdrowie człowieka. Film Cześć Tereska to obraz relacji pomiędzy biedną i niepotrafiącą pomóc dziecku rodziną, a nastolatką, która oczekuje od rodziców ciepła, wsparcia, codziennych obiadów i szczerych rozmów. W zamian otrzymuje
szarość, nudę, awantury i cały czas włączony telewizor. CBOS przeprowadziło badanie w 2017 roku wśród dorosłych mieszkańców Polski. Ponad połowa z nich za najważniejszą wartość uznaje rodzinę i jej dobro. Często badani powołują się do wartości, jaką jest zdrowie. Już Jan Kochanowski w swojej fraszce podkreślał wartość zdrowia. Dobrze jest je mieć, bo wtedy cieszy wszystko inne. Perły, kamienie, a także wiek młody i dar urody. Często, żeby odzyskać zdrowie, potrzebne są środki finansowe. Niemało też trzeba, żeby to zdrowie utrzymać. Całe dziedzictwo kulturowe po naszych przodkach w dużej mierze otrzymaliśmy w formie materialnej. Przykładem może być obraz Leonarda da Vinci pod tytułem Dama z gronostajem, którą niedawno odzyskaliśmy. I możemy ją teraz obejrzeć i podziwiać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę. Powiedziała pani, że trzeba mieć rodzinę. Racja, rodzina jest ważnym czynnikiem, jednak po co nam rodzina, jeżeli my do tej rodziny nie przynależymy? Jeżeli pomimo tego, że jesteśmy jej członkiem, racja, mamy rodziców, mamy rodzeństwo, ale nie zgrywamy się nimi, nie dogadujemy się, nie ma w tym żadnej harmonii. Tym się po prostu puści, nie mamy żadnego wsparcia. Proszę pana, ja nie powiedziałam, że my musimy i trzeba mieć tą rodzinę, tylko powiedziałam, że jak możemy być z rodziną, kiedy jej nie mamy. Proszę pani, na początku nie wykluczyliśmy tego, że rodziny nie da rady nie mieć, ponieważ rodziną można nazwać osoby, które biologicznie są z nami spokrewnione, bądź też osoby, które są nie muszą być z nami biologicznie spokrewnione. Może to być także nasz przyjaciel, który dla nas jest całkowicie jak rodzina. Owszem, ale to jest przyjaźń. I też skoro mówimy o przyjaźni, to my mamy przyjaciela. Prawda? Proszę. Powiedziała pani, że aby dzielić się, trzeba mieć, prawda? Tak. A więc ja chciałam zauważyć, że oferując drugiemu człowiekowi swoje być, swoją obecność, również okazujemy mu wsparcie, również się z nim czymś dzielimy. Owszem, ale my musimy mieć chęci, żeby mu pomóc. Właśnie, musimy mieć chęci, musimy być dobrym człowiekiem, aby pomagać. No tak, ale... musimy mieć chęci. Proszę. Chciałem się jeszcze odwołać do tego filmu, o którym pani wspomniała, czyś Tereska, i do tej nastolatki. Ona potrzebuje być rodziców, tego, aby ją kochali. Owszem, ale potrzebuje też tych codziennych rozmów, tego wsparcia, tak jak już powiedziałam. Proszę. Bo i to codzienne wsparcie to jest właśnie być drugiej osoby. Ale również to jest mieć rodzinę. Prawda? Są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Dziękuję również. Teraz mówca czwarty ze strony propozycji, pan Radosław Machaj. Szanowny panie marszałku, droga pani sekretarz, szanowna loża mędrców, oponenci, droga publiczności. Na dzisiejszych debatach usłyszeliśmy już wielokrotnie tezę i wolałbym tego nie powielać. Natomiast wolałbym przejść do konkretów, czyli odniesienia się do argumentacji drużyny przeciwników. W swojej mowie będę kolejno omawiać poszczególne mowy mówców ze strony opozycji. Następnie odniosę się do stanowiska, które ona przyjmuje, dając parę słów od siebie i udowadniając wszystkim zasiadającym na tej sali i oglądającym tę transmisję, że lepiej jest być niż mieć. Drodzy Państwo,
Mówca drugi ujął w swojej mowie, iż praca jest niezbędnym czynnikiem. Prawda, jednak czym jest praca, do której musimy iść i wychodzimy, jakby to była dla nas kara? Badania przeprowadzone przez naukowiec.org ukazują, iż 90% osób ankietowanych idzie do pracy bez satysfakcji. Proszę. Proszę pana, jak dobrze znamy ludzkie zachowania, gdybyśmy nie mieli pracy, narzekalibyśmy na nudę. Proszę pana, my nie wykluczamy czynnika, że pracy nie da rady nie mieć, tylko wykluczamy, ja chciałbym się odnieść do tego, po co do niej iść, skoro z niej się nie ma satysfakcji. Kolejnym czynnikiem, do którego chciałbym się odnieść, jest to, co powiedziała mówczyni trzecia ze strony opozycji, aby powiedziała, że mając jakieś środki materialne, można się nimi dzielić. Następnie została odpowiedziana przez moją koleżankę, że trzeba być człowiekiem. Na to mówczyni odpowiedziała, że trzeba mieć chęci. Aby mieć chęci, chęci są tylko i wyłącznie podstawą. Aby dalej zaingerować w to, trzeba się zachować jak człowiek. Trzeba się odnieść z szacunkiem. Na wszystkie pytania odpowiem po zakończeniu mowy. Drodzy Państwo, chciałbym zauważyć jednak, że strona przeciwna, pomimo swojej argumentacji, która przemawia za tym, że trzeba mieć, pokazuje nam w pewien sposób, że lepiej być. Drodzy Państwo, wyobraźmy sobie sytuację, że ja jestem marketingowcem z Mango i przychodzę do Państwa ze świetną ofertą. Proponuję długopis, który posiada też funkcję nożyczek. Proszę sobie wyobrazić, że po co miałbym przychodzić do Państwa z czymś, czego potem nie ujmę w ogóle w słowa, nie zargumentuję tego, nie przekonam Państwa do zakupu tego. Tak samo na dzisiejszych debatach zachowujemy się my. I tak samo strona przeciwna. Nie konkurujemy ze sobą o to, kto znalazł lepszy argument, kto zasypał nas większą ilością argumentów. Wyłącznie konkurujemy ze sobą o to, kto ma lepsze być. Całe życie w pewnym sensie jest jednym wielkim marketingiem, ponieważ nawet chociażby w miłości trzeba umieć się, za przeproszeniem, sprzedać i pokazać, jacy jesteśmy, jakie mamy ambicje, co jest dla nas ważne. Drodzy Państwo, będąc tego typu marketingowcem, można osiągnąć naprawdę wiele. Nawet sprzedać Eskimosowi lodówkę. Najważniejsze jest jednak to, byśmy byli, zachowywali to człowieczeństwo, pokazywali to, jacy jesteśmy, nie udawali innych osób, nie udawali kogoś, kim nie jesteśmy. Musimy być człowiekiem. Z tej strony chciałbym zakończyć swoją argumentację. Dziękuję. Proszę. Zastanawiał się pan w swojej mowie, dlaczego mamy pracę. Właśnie tą pracę mamy po to, żeby zarabiać pieniądze i móc być. Bo tak naprawdę bez pieniędzy, no jak możemy być? No bez domu? Wyobraża pan to sobie, żyć na ulicy? Proszę pani, aby znaleźć pracę, trzeba być. Trzeba być ewentualnie, w zależności od zawodu, na dany sposób wykształconym, mądrym, doświadczonym. Więc być jest podstawą, aby znaleźć pracę, a kolejno praca ulepsza nasze być. Jeszcze jakieś pytania? Proszę. Powiedział pan również, że 90% osób chodzi do pracy niezadowolonych ze swojego stanowiska. Czy zauważył pan, dlaczego oni są niezadowoleni z tego stanowiska? Może dlatego, że nie mieli pieniędzy na lepsze studia, albo nie mieli ochoty się uczyć? Przepraszam, czy może pan powtórzy ostatnie zdanie, bo nie słyszałem. Czy ci ludzie nie są zadowoleni ze swojego stanowiska dlatego, że nie mieli pieniędzy na lepsze studia, albo nie mieli ochoty się uczyć? Proszę pana, ci ludzie są niezadowoleni dlatego, bo idą do pracy z tego powodu, by mieć za co wyżyć, a nie po to, aby wyjść z nieszczęśliwym i czuć się po prostu spełnionym. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Dziękuję również.
Panie Mirosławie, ja zapraszam pana do mównicy teraz. A państwu przypomnę, że po zakończeniu mowy pana Mirosława, czyli mówcy czwartego ze strony opozycji, publiczność będzie miała możliwość zabrać głos i odnieść się do dzisiejszej tezy. Panie marszałku, pani sekretarz, Loża Mędrców, drużyna propozycji, widownio. Warto wspomnieć o tym, że najlepsze rzeczy są te, na które możemy wpływać. Czy ktoś z tutaj zebranych wpływał na to, czy jest? Nie, nie decydujemy o tym, czy urodzimy się w bogatej czy biednej rodzinie, ale to tylko od nas zależy, czy pozostaniemy dalej biedni. Drużyna przeciwna przedstawiła przykład ludzi, którzy odnieśli sukces pomimo tego, że nie mieli. Chciałbym zaznaczyć, że oni jak najbardziej mieli. Mieli chęć, mieli wizję, mieli pasję, która pozwoliła im odnieść ten sukces. Chciałbym podkreślić, że istnienie, że nie jest możliwe istnienie bez posiadania. Jak długo będziemy żyć, jeśli nie będziemy posiadali domu, serca, nerek, leków, jedzenia? Spójrzmy tylko na kraje komunistyczne. Głównym założeniem w tych krajach było to, że wszyscy obywatele oddają się jednej idei. Jak dobrze wiemy z historii, żaden z tych krajów nie był rajem, a wręcz przeciwnie. Stało się tak dlatego, że ludzie myśleli o tym, jakby tu mieć lepiej od innych, co przeczyło tezom głoszonym przez marksistów o nierównościach społecznych. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO, podała, że jeśli nic nie zrobimy, to do końca tego roku z głodu może umrzeć nawet 21 milionów osób. Czy tym osobom wystarczy być? Mówczyni druga powiedziała, że to, co mamy, nie kształtuje nas takich, jakimi jesteśmy. Chciałbym zaznaczyć, że kształtuje to jak najbardziej, ponieważ jak to widzimy z polskiego podwórka, ludzi, których nie stać na posiadanie dzieci, nie mają tych dzieci, a to już diametralnie wpływa na to, jacy my jesteśmy. Proszę spojrzeć na ten rysunek. Przedstawia on proces ewolucji człowieka. Co łączyło tych wszystkich ludzi? Nie są to zapewne nogi ani głowa. Łączyło ich to, że każdy z nich chciał mieć w życiu lepiej i dążył do tego, żeby ich egzystencja była tu coraz bardziej spokojna. Dzięki temu możemy w tej sali debatować. To właśnie zapewniło nam rozwój techniczny i postęp naukowy. Proszę. Proszę pana, to właśnie egzystencja tych ludzi, to ta cała mobilizacja do tego, która dążyła, byśmy mieli jeszcze lepiej, była spowodowana tych im byciem. To jacy byli, że rozumieli, iż musimy mieć jeszcze lepiej. Proszę pana, tematem debaty nie jest, co było pierwsze, jajo czy kura. Tematem debaty jest, co jest lepiej. A ja wolałbym mieć kurę, bo z kury można zrobić obiad, a z jednego jajka nawet nie będzie dobrej jajecznicy. Jedną z rzeczy pominięto przez drużynę przeciwną jest to, iż nie zawsze ludzie cieszą się z tego powodu, że są. Mówię tu o ludziach dotkniętych przez tak zwany zespół ocaleńca. Dotyka on ludzi, którzy przeżyli jakąś katastrofę, wypadek, podczas której zginęło wiele osób. Właściwie te osoby powinny cieszyć się z tego, że żyją, ale tak nie jest. Są męczone przez wspomnienia tragedii, przez myśli depresyjne, a nawet czasami samobójcze. Czy tym ludziom nie wystarczy po prostu być? Wielki myśliciel E.E. Fromm powiedział, że życie nastawione tylko i wyłącznie mieć ogranicza rozwój jednostki. Ale chyba każdy z tutaj obecnych zgodzi się z tym, że każda dziedzina życia potrzebuje wsparcia materialnego. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Dziękuję również. Czy mógłbym prosić teraz o uruchomienie świateł na całą publiczność? Okej, dziękuję bardzo. Tak jak mówiłem, po wysłuchaniu mów ze strony opozycji i propozycji,
mówców czwartych, będą Państwo mogli odnieść się do tematu tezy i czy jest ktoś z Państwa, kto chciałby zabrać głos? Bardzo proszę o podniesienie sobie rękę w górę. Widzę jedną rękę. I jest też druga. Wiecie Państwo, czy Pani, która tam siedzi, chciałaby poprzeć opozycję, czy też propozycję? Propozycję. A Pan? Niestety muszą być dwa równoważące się głosy, dlatego niestety nie będę mógł nikogo dopuścić do zabrania głosu. Czy widzę tam ktoś podnosi jeszcze dłoń, czy nie? Dobrze, w takim razie przejdziemy do kolejnych mówców. I teraz pani Gabriela Gonet. Ja przypomnę stronom, że te mowy są chronione przed zadawaniem pytań. Szanowny panie marszałku, droga pani sekretarz, szanowna loża mędrców, oponenci, droga publiczności. Podczas dzisiejszej debaty analizowaliśmy temat, który Erich Fromm, jako jedyny bądź jeden z nielicznych, w większym stopniu rozwinął i poruszył. Pytaniu być czy mieć poświęcił fragment swojego życia i napisał esej filozoficzny o tytule analogicznym do pytania, w którym odpowiedział on na to pytanie i doszedł do wniosku, że to właśnie być pozwala nam przetrwać we współczesnym świecie. Gdy rozpoczęliśmy przygotowania do debat, na samym początku wszystkie argumenty wskazywały na to, że lepiej jest mieć, tak jak stwierdziła strona opozycji. Jednakże po bardziej skrupulatnej analizie stwierdziliśmy, że lepiej jest być, ponieważ choć mieć, jak i być, oba są bardzo ważne, to mieć nie miałoby możliwości funkcjonować, gdyby nie być. Chciałabym teraz przypomnieć argumenty, które przedstawili już Państwu moi przedmówcy. Zapamiętani ludzie są w pamięci za to, jacy byli, a nie ile posiadali. Idealnym przykładem jest porównanie dwóch postaci, Ireny Sendler i Jana Kulczyka. Jak już powiedziała druga mówczyni mojej grupy, Irena Sendler to polska działaczka, która podczas II wojny światowej uratowała około 2,5 tysiąca istnień żydowskich. Kobieta, dla której priorytetem było, aby być, zmarła w 2008 roku. A ciągle żyje w naszej pamięci jako ciepła, serdeczna i pomocna bohaterka. Natomiast Jan Kulczyk, który w 2012 roku został uznany za najbogatszego Polaka, zmarł w 2015 roku i jego osoba nie jest tak mocno zakorzeniona w naszej pamięci jak postać Ireny Sendler, gdyż, jak zgodnie twierdzi cała nasza grupa, jedno ocalone być liczy się o wiele bardziej niż całe mieć tego świata. Innym niepodważalnym argumentem jest to, iż lepiej być kimś i nie mieć zupełnie nic, aniżeli być nikim, a wiele posiadać. Przykładem, na którym opieramy ten argument, jest postać Sylwestra Stallone, który w pewnym momencie swojego życia nie miał nic, ale nie zatracił swojego być i osiągnął wielki rozgłos, dlatego że nigdy nie zwątpił w swoje możliwości. Nigdy nie zwątpił w to, że jest wartościowy, że jest kimś. I zdawał sobie z tego doskonale sprawę. Nie jest to jednak odosobniony przypadek. Moja koleżanka przedstawiła Państwu wiele innych obecnie znanych osób, które na samym początku nie miały nic, a osiągnęły wiele. Równie trafnym argumentem jest stwierdzenie, że lepiej być bogatym niż mieć pieniądze. Mówca trzeci mojej grupy przedstawił Państwu przykład mężczyzny, który nie był bogaty dzięki materialnemu mieć, a dzięki temu, że jest z rodziną, z osobami, które kocha. Drodzy Państwo, jak już wspomniałam, mieć i być wzajemnie się nie wykluczają. Nasza grupa starała się Państwu udowodnić, że jednak to być jest kluczowe i lepsze. Jak zaznaczyła pierwsza mówczyni mojej grupy, między tymi dwoma członami jest jedynie metaforyczne piórko różnicy. Tak lekkie, a tak znaczące. Według nas to pióro upada na szalę, która symbolizuje być i przeważa ją. Drodzy Państwo, skoro strona przeciwna przekłada mieć ponad być, to ja z tego miejsca, kończąc moje wystąpienie, chciałabym posłużyć się pytaniem, jakie zadał Erich Fromm,
Jeśli jestem tym, co posiadam i to stracę, czym wówczas będę? To pytanie pozostawiam już do indywidualnej analizy każdemu z Państwa. Dziękuję. Dziękuję również. Teraz mówca piąty ze strony opozycji, pani Emiliana Wracaj. Oraz publiczności. Podsumowując dzisiejszą debatę, co znaczy posiadać? No cóż, posiadać możemy dom, samochód, pracę, ale także marzenia, poglądy i pasje. Wyobrażacie sobie Państwo człowieka bez tych wartości? Materialnych czy nie, wszystkie z wyżej wymienionych są ważne. Chciałabym tutaj poruszyć temat ludzi, którzy nie posiadają i umierają z tego powodu. Ludzi, którzy głodują i możemy ich spotkać na całym świecie. Warto jest tutaj wspomnieć także o problemie dzisiejszych czasów uchodźcach. Część z nich nie ma nawet praw, nie wspominając już o dachu nad głową czy poczuciu bezpieczeństwa. Ktoś z Państwa pewnie chciałby im pomóc, może ktoś już to zrobił, ale czy ktokolwiek potrafiłby im pomóc samym współczuciem czy dobrym słowem? Czy uważają Państwo, że głodny i zmarznięty człowiek potrzebuje najbardziej słów otuchy? No cóż, są sytuacje, w których bez posiadania nie możemy być. Jesteśmy bezużyteczni, jeśli nie posiadamy odpowiedniej rzeczy w odpowiedniej sytuacji. UNICEF dostarczył pomoc humanitarną osobom poszkodowanym na skutek 310 sytuacji kryzysowych w 102 krajach. Nie stałoby się to jednak, gdyby nie mieli oni wystarczających środków finansowych i wiele ludzi straciłoby życie. Oprócz tego codziennie prawie miliard ludzi cierpi z powodu głodu, apeluje Newsweek. No cóż, nieźle, prawda? 1/7 populacji cierpi z powodu niemożliwości posiadania. Chciałabym też przytoczyć fragment z ekonomicznej charakterystyki nowoczesności autorstwa Maxa Weberda, człowieka, który jest uważany za jednego z trzech ludzi, aka ojców socjologii. Napisał on: w społeczeństwie kapitalistycznym pojawia się nieograniczone dążenie do zysku, aspiracja do sukcesu materialnego. Jest to zaledwie krótki fragment, a wszyscy od razu możemy zauważyć, że ludzie pragną posiadać, dążą do tego, a nawet poświęcają temu całe swoje życie, skoro wszyscy, albo przynajmniej znaczna większość ludzi pragnie posiadać, to czy nie jest to wystarczający argument, że mieć jest słuszne, albo przynajmniej przeważa nad być? Mam za sobą podparcie około 7 miliardów ludzi i każdy z nich chciałby posiadać. W swojej wypowiedzi chciałabym również przytoczyć fragment filozoficznego eseju Mieć czy Być autorstwa Erisha Fromma. Autor jest uważany za jednego z najwybitniejszych myślicieli dzisiejszych czasów. Erich pisze: mieć to na pozór normalna funkcja naszego życia. Aby żyć, musimy posiadać rzeczy. A na to musimy posiadać rzeczy, aby móc się nimi cieszyć. Jaka może istnieć różnica między posiadaniem a byciem? A taka, że posiadanie jest esencją bycia. Jeśli nie ma się nic, to jest się niczym. Najbardziej zdobitnym i zarazem najsmutniejszym argumentem pokazującym to, że żeby żyć trzeba mieć, jest to, że ludzie popełniają samobójstwo z powodu długów. Ponadto, jak już wcześniej tutaj wspomniała propozycja, z wycieczek, na które się udajemy, mamy wspomnienia i no takie tam, to żeby być na tych wycieczkach, należy mieć fundusze, żeby na nie pojechać. Dalej chciałabym powiedzieć o tym, że w społeczeństwie kapitalistycznym ludzie są nastawieni na to, żeby mieć. I właśnie dzięki temu możemy dzisiaj korzystać z tych mikrofonów, rzutników, kamery czy systemu Windows. I to właśnie umożliwia nam dzisiejszą debatę.
tutaj mamy wagę, która idealnie obrazuje to, co jest ważniejsze. W całej tej debacie nigdy nie wykluczaliśmy być, ale tutaj widać, że mieć zdecydowanie przeważa. Dziękuję. Dziękuję również. Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy już wszystkich mówców, ale dzisiaj mamy drobny precedens, ponieważ to Państwo z publiczności będziecie wybierać najlepszego mówcę. Za chwilę poproszę tutaj naszą obsługę techniczną o to, aby rozdała Państwu drobne karteczki. Na nich będziecie Państwo mogli wypisać mówcę 1, 2, 3, 4, P lub O, czyli propozycja lub opozycja, ale jako, że nasza percepcja czasem zawodzi, ja Państwu jeszcze raz wszystkich mówców z osobna przypomnę, więc ze strony propozycji pani Aleksandra Zięba, pani Aleksandra Boczak, pan Dominik Sobczyk, pan Radosław Machaj i pani Gabriela Gonet. Ze strony opozycji pani Klaudia Proszowska, pan Norbert Szewczyk, pani Kinga Kudroń, pan Mirosław Jarosz i pani Emilia Nawracaj. Proszę prosić na to, żebyście rozdali kartki. Natomiast lożę mędrców proszę o to, aby udała się do pokoju narad i wybrała zwycięzców dzisiejszej debaty.